chcąc wytłumaczyć ruch własny galaktyk w tej gromadzie, a to potrafimy mierzyć metodami spektroskopowymi bardzo dokładnie, stwierdził, że coś mu nie pasuje. Jeżeli uwzględni jasność obiektów, składników gromady Coma, to jest tam za mało masy, by zgadzały się prędkości orbitalne poszczególnych galaktyk. Widzimy tylko 5% masy energii Wszechświata. Czy to możliwe? Przekonacie się w tym odcinku, odcinku Nie z tej Ziemi. Naszym gościem, ekspertem jest dr Jacek Czakański, Planetarium Śląskie, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, witamy. Witam wszystkich, dzień dobry. 5% materii zwykłej, materii, którą widzimy. Czy to nie za mało? Jak to obliczyliśmy? Jak zwykle, po prostu, gdy posumuje się obserwacje, a zatem no, obserwujemy Wszechświat z konieczności tylko i wyłącznie na falach elektromagnetycznych. No, tam troszeczkę widzimy jeszcze w czymś innym, ale główna obserwacja Wszechświata to fale. Kiedyś to takim ładnym tematem zamknąłem. Skazani na światło. Oczywiście nie dokładnie tylko na światło, a na podczerwień, ultrafiolet, promieniowanie X. Wyskoczyliśmy poza atmosferę, więc spokojnie możemy mierzyć w pełne widmo, nie tylko na falach świetlnych i radiowych, bo na tym się da tutaj z powierzchni Ziemi. No i zbierając kolejne informacje, próbując dopasować do porządnych równań, uzyskujemy pewne ciekawe wnioski. Lubię to określenie, porządne równania. To tak, równania, pani od matematyki na to bardzo zwracała uwagę. Bo tutaj chodzi oczywiście o tak prymitywną rzecz jak oddziaływanie grawitacyjne. Więc czysta mechanika bez żadnych cudownych rzeczy. No i cóż. Już w latach 30. XX wieku Zwicky, badając gromadę Coma. Coma Berenices, warkoczu Bereniki, to taki fajny gwiazdozbiór. Tam oprócz słabiutkich gwiazd jest jeszcze całkiem niezła gromada galaktyk. Stosunkowo bliska, więc fajnie się ją obserwuje. No zauważył, że chcąc wytłumaczyć ruch własny galaktyk w tej gromadzie, a to potrafimy mierzyć metodami spektroskopowymi bardzo dokładnie, stwierdził, że coś mu nie pasuje. Jeżeli uwzględni jasność obiektów, składników gromady Coma, to jest tam za mało masy, by zgadzały się prędkości orbitalne poszczególnych galaktyk. A zatem no coś dziwnego. Ani nie ma tam gazu i pyłu w gromadach galaktyk nigdy nie obserwowaliśmy, nie obserwowano, więc w dużych ilościach, bo to musiały być naprawdę duże. No stwierdził, że tam coś jest, coś, co grawituje, co wytwarza pole grawitacyjne, natomiast nie bierze udziału w emisji ani pochłanianiu fotonów, bo tą materię typu pyłu, gazu byśmy widzieli jako pochłanianie. Nie ma pochłaniania tak intensywnego, które by to tłumaczyło. A zatem Zwicky rzucił hasło, że istnieje coś, co oddziałuje grawitacyjnie, natomiast nie wysyła ani nie pochłania światła, a zatem nie oddziaływuje z falami elektromagnetycznymi, ale jest. I z jego prostych obliczeń wynikało, że tego czegoś powinno być kilka razy więcej niż tego materii barionowej, czyli atomów, gazów, gwiazd, które wysyłają nam światło, czy też pochłaniają. I teraz już wiemy, jaki jest ten procentowy rozkład, czyli 5% moje wspomniane to jest ta zwykła materia. Tu jeszcze trzeba by dodać, że
Potwierdzenie okazało się w skali nieco mniejszej. Na przykład badając rotację typowej galaktyki, takiej jak M31 w Andromedzie, to już w latach 40. Po prostu domyślacie się Państwo, że jak ktoś rzuca jakieś hasło, które nie pasuje do żadnego z modeli, no to gościa się po prostu nie traktuje poważnie. Daje mu klauzulę, że to hipoteza, bardzo fajna, ale hipoteza. Badajmy dalej, zobaczymy. Może to jest coś porządnego. Najwięksi naukowcy się zmagali z tym. A w latach 40., czyli już raptem kilkanaście lat później, z kolei Vera Rubin, badając rotację galaktyki w Andromedzie, zauważyła ciekawą rzecz. Jeżeli przyjmiemy, że materią, która powoduje pole grawitacyjne w okolicy samej galaktyki w Andromedzie, potężnej przecież galaktyki, że to jest ta materia gwiazd, mgławic, które obserwujemy, czyli tych obiektów świecących, to rotacja galaktyki powinna tak wyglądać, że obiekty oddalone od centrum powinny, tak jak w Układzie Słonecznym, wirować coraz wolniej. A w końcu Neptun okrąża Słońce raz na 160 parę lat i Pluton jeszcze wolniej, bo jest dalej. I to jest zgodne z prawem grawitacji Newtona jak najbardziej, wszystko pasuje. Natomiast galaktyka zachowuje się, jakby rzeczywiście była płytą gramofonową. Środek może troszeczkę wykazuje zmianę prędkości rotacji, więc taka płyta z miękkim środkiem. Natomiast im dalej od środka, aż do samego brzegu ramion spiralnych galaktyki, prędkość rotacji jest praktycznie taka sama. Co to oznacza? No prosty wzorek. Jeżeli obserwujemy obiekty, które poruszają się z identyczną prędkością, niezależnie od odległości od centrum, no to muszą te dalsze podlegać silniejszej sile przyciągania. No i wychodzi na to, że tak naprawdę to oprócz tego, co widzimy, powinna tam w galaktyce Andromedy być jakaś masa tworząca tą siłę przyciągania, co ciekawe rozłożona równomiernie w przestrzeni. No to już naprawdę nie pasowało do czegokolwiek. Znaleźli się tacy, którzy już przychylili się ku temu, że to jest jakiś rodzaj materii, której nie widać. No potem pojawiły się pewne już hipotezy, co to takiego może być. Albo są to obiekty zwarte o dużej masie, na przykład małe czarne dziury, i tak sobie gdzieś tam latają. Ale wtedy powinniśmy obserwować bardzo powszechnie zjawisko soczewkowania grawitacyjnego, gdy taka punktowa masa przelatuje między nami a jakimś obserwowanym obiektem, no a takiego czegoś nie ma. I ile tego musiałoby być? Bardzo dużo, bo wspominaliśmy o tym, że tego jest kilka razy jest więcej niż zwykłej materii. Tam jest proporcja jak 1 do 6 mniej więcej. No, później jeszcze okazało się, ale to już dosłownie na progu XXI wieku, 1998 rok, z bardzo subtelnego pomiaru dalekich przestrzeni we Wszechświecie, mianowicie z przeglądu supernowych typu A1. Co to takiego jest? Supernowa to bardzo fajne zjawisko, już o tym wspominaliśmy kiedyś. To jest ostatni etap rozwojowy gwiazd trochę masywniejszych niż nasze Słońce. Tam trzeba co najmniej kilka mas Słońca, żeby takie piękne zjawisko zaszło. Po prostu gdy kończy się paliwo w jądrze danej gwiazdy, grawitacja bierze górę, miażdży to jądro do rozmiarów, do gęstości gwiazdy neutronowej, bądź czarnej dziury, jak starczy jej siły.
przy masach już rzędu kilkunastu mas Słońca, no to nie ma szans, żeby tam cokolwiek zostało, zostaje osobliwość, to wtedy przy okazji pojawiają się bardzo fajne rzeczy, bardzo ważne z punktu widzenia całej ewolucji gwiazd, mianowicie po wyprodukowaniu w prostych reakcjach jądrowych, termojądrowych izotopów żelaza i niklu kończy się możliwość zapełniania tablicy Mendelejewa. A w chwili takiego wybuchu powstaje tak intensywne promieniowanie neutronowe, że w ułamkach sekundy z pozostałości takiej gwiazdy wytwarzane są pierwiastki aż do Uranu i Toru włącznie. Także fajne, bo to jest źródło, no też powiedzmy, życia. No bez supernowych, no na samym żelazie byśmy nie pociągnęli. No z tych pierwotnej nukleosyntezy to tam magnez do chlorofilu byłby, żelazo do hemoglobiny byłoby, no ale nie byłoby cynku do insuliny, więc już byłby problem. Natomiast dzięki wybuchom supernowym i jeszcze supernowych i dzięki temu efektowi, że to wszystko się rozprasza po galaktyce w postaci potężnych chmur gazu, gdy trafi na sąsiednią chmurkę gazu, to jeszcze ją zagęszcza, tam mogą powstawać wtedy nowe gwiazdy. I tak powstał nasz Układ Słoneczny z naszą Ziemią i życie na tej planecie. To legenda fajnie. O Feniksie gdzieś przychodzi mi na myśl. Tak, jak coś Feniks tam jest. Z jesteśmy z popiołów. Dodam, że chyba nie z jednorazowego wysypu popiołów, a po drodze kilka pokoleń gwiazd musiało zasilić te obłoki molekularne, z których w końcu powstał nasz Układ Słoneczny. Ważne jest jeszcze to, że supernowa, skąd ta nazwa, to rzeczywiście jest niesamowity efekt, bo taka gwiazda, która kończy swoje życie, no podnosi swój blask tak mniej więcej 10 miliardów razy. To znaczy, dlatego łatwo jest je wyszukać, bo jeżeli obserwujemy dalekie pole pełne galaktyk, które już, w których nie widzimy gwiazd, bo są tylko drobnymi mgiełkami, widzimy światło całej galaktyki i nagle taka galaktyka nam jaśnieje trzykrotnie. No 100 miliardów, czy tam setki miliardów gwiazd galaktyki świecą tak samo jasno jak ta jedna. I oczywiście na dodatek okazuje się, że wszystkie supernowe typu 1A świecą identycznie. Można je odróżnić, że to jest supernowa typu pierwszego, a nie drugiego. Tam drugi typ nie za bardzo się do tego nadaje. A zatem są to takie coś, czego bardzo poszukiwano w oglądaniu głębi wszechświata, mianowicie świece standardowe. O cóż chodzi? No pierwszą taką gromadą, znaczy grupą ciał, które służyły jako świece, były słynne cefeidy, czyli gwiazdy zmienne typu Delta Cephei. Okazało się, że gdy nauczyliśmy się porządnie mierzyć odległości do gwiazd, to te gwiazdy zmienne o bardzo powtarzalnym schemacie zmian jasności mają niesamowitą cechę, mianowicie ich jasność i okres zmian są związane z zależnością wręcz liniową. Jeżeli sporządzimy wykresik, to wszystkie cefeidy, jakie znamy, oczywiście tam z pewnym błędem, ale ułożone są na jednej prostej, gdzie tu mamy jasność gwiazdy, czyli między innymi jej masę, a tu mamy okres zmienności. A zmienność jest zawsze taką krzywą typu zęby piły, więc odróżnić, że to jest cefeida, a nie nieco innego, można po kilku pomiarach. A potem trzeba dokładniej trochę obmierzyć okres drgań, czyli okres zmienności blasku. I od razu mamy jej jasność absolutną. A z obserwacji mamy jej jasność wizualną. Absolutna i wizualna związane są z czynnikiem R kwadrat, jak wiadomo, 10 razy dalej, 100 razy słabiej.
To dotyczy wszystkich rodzajów promieniowania, szczególnie źródeł promieniowania gamma. Warto o tym pamiętać. Co innego jest wziąć to w paluszki, a co innego jest wziąć to pęsetą. Już jest odległość taka, że dostajemy nieco mniejszą dawkę. W każdym razie zasada święta: 10 razy dalej, 100 razy słabiej. Więc lepiej, żeby było u sąsiada w ogóle. To mamy z tym święty spokój. I stąd jesteśmy w stanie wręcz przeskalować wszechświat pod warunkium, że zobaczymy tam cefeidy. Więc bliskie galaktyki obserwujemy jako centralne skupienie, strukturę ramion spiralnych. Czasami obserwujemy je tak, zawsze się tak może zdarzyć, że w płaszczyźnie dysku galaktycznego, to wtedy widzimy jeszcze coś ciekawszego. Zazwyczaj wtedy ten dysk jest przedzielony czarnym paskiem gazu i pyłu, który nam zhamuje światło. Także jeszcze ciekawsze informacje dostajemy. W każdym razie, obserwując galaktyki, doszukano się w nich cefeid i to pozwoliło przeskalować odległość do nich bardzo dokładnie. A więc cefeidy. Później się okazało, że są dwa typy cefeid. Na tym wykresie to nie jedna linia, tylko dwie, co poprawiło bardzo wiele dość dziwnych wyników, które uzyskiwano. Są również gwiazdy zmienne, które trzymają się swojego okresu zmienności, jak jakieś wiary wręcz. Niezależnie od jasności mają taki sam okres drgań. To już jest trochę gorsza sprawa, jeśli chodzi o pomiary odległości, ale również można dzięki nim do bliskich galaktyk tą odległość doszacować. Więc fajnie, cefeidy. Ale dla tych dalekich obiektów nie było odpowiednika jakiejś świecy standardowej. No i zauważono, że owe supernowe 1A są świetnym kandydatem. No, jest to klasa supernowych, które powstają w układzie podwójnym, gdy jedna z gwiazd już skończy jako biały karzeł, sąsiadka się rozwija i zrzuca swoją masę systematycznie. No, rozwija się, czyli taka bardzo stara Ziemia, tak za 3 miliardy lat trochę sobie spuchnie. No to jak wejdzie w zasięg owego mikrotowarzysza, to zaczyna tego towarzysza, który już jest bardzo starą gwiazdą, samym rdzeniem niezbyt masywnej gwiazdy. Składa się z takiej materii ciekawej bardzo, bo to jest tak zwana materia zdegenerowana. Grawitacja zmusza atomy do włażenia sobie nawzajem, ale do pewnej granicy. Po prostu nagle się okazuje, że w stosunkowo dużych, ale jeszcze nie za dużych polach grawitacyjnych nie można ścisnąć tego tak, żeby nukleony były koło siebie. To są atomy i między nimi elektrony, ale tak zwana materia zdegenerowana. No, nie jest taka gęsta. Łyżeczka od herbaty to 20 ton raptem. Także Lepiej materią zdegenerowaną nie słodzić. No, ale można sobie wyobrazić, że to bardzo fajnie by to wyglądało, gdybyśmy taki sześcianik z materii zdegenerowanej postawili. No, pytanie, na czym go postawić? Żaden materiał nie wytrzyma takiego potwornego nacisku, więc taka kostka by sobie po prostu swobodnie wędrowała do wnętrza naszej planety. Tyle, że jest to bardzo nierealistyczne, bo w tym stanie utrzymuje tą materię, było nie było bardzo gorącą, grawitacja i to musi być dość spora grawitacja. Jak to mniej więcej wygląda? Typowy biały karzeł ma masę, tu jest bardzo ważna rzecz, nie może przekroczyć masy 1,44 masy Słońca, to tak zwana masa Chandrasekhara. Gdyby do takiego karła, który już ma 1,4, doładować jeszcze trochę materii, to po prostu już grawitacja weźmie górę, czyli zapadnie on się dalej
No to czarnej dziury, bo to jest jedyne wyjście w takim układzie. Ale jeżeli ten czarny karzeł nie ma takiej masy, bliskiej masy krytycznej, to najczęściej może kraść gaz z atmosfery sąsiedniego czerwonego olbrzyma. No i co się wtedy staje? Nagle się odmładza. Coś, co miało już tylko hel, albo coś, co miało już tylko węgiel, tlen, bądź neon, bo są różne typy karłów, białych karłów, i było bardzo gorące, teraz sobie dołożyło trochę materii, no i jak gdyby odtwarza się, gwiazda się odmładza. To jest bardzo ciekawe, odmładzamy się kosztem sąsiada, on się starzeje, więc my mu trochę kradniemy materii i robimy się młodsi. Tylko że to odmładzanie może skończyć się tym, że ta zgromadzona ilość materii, głównie wodoru, bo to jest dostępne w tym sąsiedzie, no w warunkach odpowiedniej masy dojdzie do zapalenia reakcji termojądrowych. I to jest właśnie supernowa 1A, bo dzieje się to w sposób taki bardzo niekontrolowane. O, tak to ładnie nazwę. Co ciekawe, wszystkie supernowe typu 1A mają taką samą jasność. Oczywiście świeci nie tylko sam wybuch termojądrowy tej zgromadzonej dodatkowej materii na zewnątrz białego karła, ale produkty, które są typowymi produktami jak w wybuchu supernowej, tymi pierwiastkami wyższymi z układu Mendelejewa. No i czas zaniku jasności związany jest zazwyczaj z jednym z nietrwałych izotopów, które po drodze sobie powstały. Także po około 50 dniach taka supernowa nam zanika. To jest jednocześnie jej cecha charakterystyczna, właśnie ta krzywa opadania blasku. Dla supernowych typu 1A jest ona zawsze taka sama, jasności są takie same, znaczy z pewną dokładnością tamto. Nie mówimy o 10 miejscach po przecinku, tylko tam o tych mierzalnych 3-4 cyfrach. I jest to przepiękny przykład. Skoro blask wybuchu supernowej dorównuje blaskowi całej galaktyki, no to robiąc przegląd głębokiego nieba, musimy kiedyś na coś takiego trafić. No i trafiamy. I tu bardzo ciekawa rzecz. Gdyby tak wszystkie zawodowe teleskopy astronomiczne ustawić do takiego przeglądu całego nieba, całego wszechświata, to by ich zabrakło. Natomiast zapaleni amatorzy gapią się w niebo w bardzo różny, w bardzo przypadkowy sposób. I tak naprawdę, gdyby wziąć pod uwagę, oczywiście biorąc jeszcze pogodę i wszystkie inne poprawki, to amatorskie przyrządy wielokrotnie pokrywają całość nieba. A dzisiejszym sprzętem amatorzy potrafią robić zdjęcia o znakomitych parametrach. Zdjęcia takie jak 30 lat temu, to naukowcy, astronomowie sobie nie mogli nawet wymarzyć. Nawiasem mówiąc, i kamera w telefonie może do tego służyć. Tylko trzeba wiedzieć, jak ją obsłużyć. Najlepsze są oczywiście aparaty fotograficzne dobrej jakości. Uwielbiona przez amatorów jest lustrzanka EOS. Jest różnych tam. To jest wersji. W ogóle rzecz, o której trzeba zrobić osobny odcinek z pewnością. Odcinek. Natomiast jeśli wracamy do tematu ciemnej materii, której, jak mówiliśmy, jest 5-6 razy więcej niż tej zwykłej materii, no to co to może być? Małe czarne dziury raczej naukowcy to wykluczyli, ale może WIMPy, a może neutrina. Więc nazwy były na początku dwie. WIMP, czyli
tłumacząc na polski ten angielski skrót weakly interacting massive particle, WIMP, no, ładna nazwa. Druga, żeby było fajniej, też była całkiem niezła, bo z kolei duże obiekty chłodne. W każdym razie nie wiemy, który z tych kandydatów się bardziej nadaje. Te masywne obiekty ciemne, no nie widzimy takich rzeczy. Co prawda widzimy już bardzo dziwne rzeczy, bo znaleziono gwiazdę, tak, gwiazdę o temperaturze fotosfery, czyli tej, nasze Słoneczko ma prawie 6000 stopni Celsjusza, a tam taka gwiazdka pewnego, właśnie pochodna białych karłów, taka niewielka, mała gwiazdka wykazuje temperaturę zewnętrznych warstw poniżej 270 kelwinów, czyli mamy tak gwiazda, która świeci pod czerwienią, jak ciało doskonale czarne o temperaturze czyli minus blisko, 5 stopni. Blisko zera bezwzględnego. Jest gwiazdą. Nie. Mówię o temperaturze 273 kelwiny. Okay. Czyli tak około minus 260 parę. Tak minus 5, minus 6 stopni. To jest gwiazda. Określony typ widmowy. Można jeszcze parę innych tam parametrów, obserwując w podczerwieni taki obiekt podać. Są takie dziwolągi. W tym naszym wszechświecie. A zatem obserwując w tych pozostałych zakresach widma, uzyskujemy jeszcze fajniejsze, jeszcze ciekawsze informacje. Ale jak mówię, obserwujemy takie gwiazdy, więc są to gwiazdy normalne. I nie jest ich za dużo. To jest kilka takich znanych obiektów dopiero. Takie super zimne karły. Zatem to odpada. Pojedyncze planety, no to wtedy z kolei tak zwane mikrosoczewkowanie grawitacyjne byłoby tak powszechne, że na każdym zdjęciu kawałka galaktyki już byśmy musieli widzieć jakieś załamanie. Dokładnie o co chodzi? Niewielkich rozmiarów masa zgodnie z wszystkimi zasadami ogólnej teorii względności Einsteina ugina nam czasoprzestrzeń, a zatem ugina tor fotonów. Czyli gdy takie coś przelatuje między nami a dalekim obiektem, to powinniśmy widzieć efekt przesuwania lupy o niewielkim powiększeniu, ale takie powinny pojawiać może się nawet takie uda nam się wrzucić taki błyski, ładny obrazek w tym momencie. Żeby takie to fajne zaprezentować Państwu. Błyski w tle. A czegoś takiego powszechnie się nie obserwuje, a zatem odpadają. Neutrina. No cząstki trwałe, a więc od chwili wytworzenia już nie znikają. Wypełniają się cały wszechświat. Każda z gwiazd, przerabiając wodór na hel, emituje tych naszych kochanych neutrin potworne ilości. Dokładnie, każde pozbawienie protonu ładunku, czyli oddziaływanie proton-proton, które daje deuteron, odwrócony rozpad beta, mówiąc krótko, beta plus, wysyła jednocześnie w przestrzeń neutrino. A zatem z naszego Słonka cząstkę, która słabo bardzo oddziałuje, przenika na przykład przez grube warstwy materii, przez całe Słoneczko w czasie rzeczywistym, czyli z prędkością światła, taki strumień neutrin z jądra do nas dociera, co na naszej staruszce Ziemi daje na centymetr kwadratowy strumień rzędu 100 miliardów w ciągu sekundy. Ale nie robią nam krzywdy, bo nie oddziałują z materią na tyle silnie, by je można było obserwować. Znaczy oddziałują słabo po prostu. To jest właśnie istota oddziaływania słabego, bo tego czwartego. Zaobserwować się da. Ale o tym przekonano się dopiero później. To jest słynny eksperyment z 1951 roku, gdzie zaobserwowano
wreszcie neutrina emitowane w reaktorach jądrowych. Tyle, że z reaktorów jądrowych to są akurat antyneutrina. To jest dyskusja na innym szczeblu. W każdym razie neutrina czy też antyneutrina emitowane są przez gwiazdy, emitowane na przykład w czasie rozpadu beta izotopów powstałych jako pochodną po rozpadzie, rozszczepieniu uranu w reaktorach jądrowych. Więc da się to mierzyć, bo zauważono. Oczywiście znowu kilka przypadków, gdy strumień tych neutrin był trochę nawet większy, bo nie w kilka metrów od rdzenia reaktora, drodzy Państwo, to jest tak 10 do 13, 10 do 14 neutrin na centymetr kwadratowy na sekundę, więc trochę dużo w porównaniu z tym słonecznym. To jest kilka rzędów wielkości więcej. No i w końcu przepiękne obserwacje w eksperymencie, który nazywał się Kamiokande w Japonii. Szukano czegoś innego, całkiem innego. Skąd nazwa? Kamioka to nazwa miejscowości, a NDE znaczy Nucleon Decay Experiment. A zatem ustawiono ten potężny zbiorniczek superczystej wody. Najpierw trzeba było się odciąć od tła, promieniowania tła, więc znaleziono miejsce, w którym tych pierwiastków promieniotwórczych, a szczególnie potasu, jest mało i uranu, toru. A to jest w każdym granicie go macie trochę. Więc w kopalni soli w Kamioka w Japonii ustawiono taką zabawkę. Z grubsza cylinder wypełniony wodą 40 metrów, średnicę 40 metrów, nalano tam wody. Tak myślałem, jak pan mówił, zbiorniczek, łatwo, że to będą tego tak, typu rozmiary. To jest taki sobie duży zbiorniczek. Mhm. I traktujemy go jako potężny detektor cząstek o sporej energii, obkładając go zwykłymi przyrządami do mierzenia bardzo słabych błysków światła. Szukamy tak zwanego promieniowania Cherenkowa, które pojawia się zawsze wtedy, gdy cząstka porusza się z prędkością większą niż prędkość fazowa światła w tym ośrodku. A woda ma współczynnik załamania 1,33, czyli światło ma tam tylko 3/4 swojej prędkości w próżni. A zatem no, dla cząstek o tej sporej energii będzie takie promieniowanie emitowane. Oczywiście muszą być takie cząstki. Ale schodzimy do kopalni na odpowiednią głębokość, żeby na przykład odciąć się od mionów promieniowania kosmicznego. No i czekamy, że jakieś neutrino huknie w jakiś elektron, przekazując mu swoją energię. Oczywiście tutaj bardzo fajna rzecz, gdy mamy tych fotopowielaczy dość odpowiednią ilość, to potrafimy powiedzieć, skąd przyleciała cząstka pierwotna, która dała nam błysk, bo błysk może pochodzić tylko od cząstek naładowanych. Neutrino nie ma ładunku. A zatem czekamy, czekamy. No i cóż, okazało się, że z tych 100 miliardów na paznokieć na sekundę, to w przypadku naszej 40 na 40 metrów zbiorniczka z wodą mamy mniej więcej 2 zliczenia na dobę. Ale wiemy, że to ze Słonka, bo w dzień obserwujemy głównie lot elektronów z góry na dół, a w nocy obserwujemy z dołu do góry. Średnica Ziemi dla neutrin to jest duży współczynnik wykrycia nie jest. Nie jest bardzo ale, mały, ale jest. Ale jest. A czemu jest, skoro nie ma ładunku neutrino? No bo prawdopodobnie to jest cząstka, która powstaje w oddziaływaniu słabym. Mhm. No, nie będę tutaj teorii oddziaływania słabych przedstawiał. To jest taka sobie zabawka dla teoretyków. Najprościej to narysować w postaci takich grafów. No, według
tej teorii na przykład normalne oddziaływanie elektrostatyczne odbywa się przez wymianę wirtualnego fotonu. A więc leci sobie elektron, w pewnym momencie wymieniają się fotonem, no i foton przekazuje i pęd, i moment pędu, i energię, i lecą tak, jakby się odpychały. Zgadza się, wszystko gra. To właśnie przy takim oddziaływaniu ma zachodzić. No, z grawitacją i grawitonami to jeszcze tak dobrze nie ma. Nie ma potwierdzenia, że istnieje taka cząstka. Natomiast oddziaływanie słabe polega na oddziaływaniu bozonów pośredniczących oddziaływań słabych. Są to takie bardzo dziwne cząstki W i Z. Z jest tylko 0, W może być plus minus, czyli są i naładowane, i obojętne. W każdym razie są to cząstki oddziałujące słabo. Co to oznacza? Zasięg tego oddziaływania jest naprawdę niewielki. Po prostu to są oddziaływania neutrin, elektronów z nukleonami. Żeby rozpadł nam się neutron, a neutron swobodny się rozpada w czasie 20 minut na proton, elektron i antyneutrino, a zatem typowy rozpad beta plus tak zwany, beta minus, przepraszam, neutron to beta minus. Tworzone są trzy cząstki dzięki oddziaływaniu słabemu, właśnie tej wymianie bozonu, na przykład W minus. To tak ładnie brzmi górnolotnie. To zresztą w mechanice kwantowej, w teorii pola, taka wymiana, którą się pięknie, cały rachunek przedstawia się w postaci strzałeczek na obrazku. I wszyscy już wiedzą, o co chodzi. Że każdy takie coś, co łączy takie dwa wierzchołki takiego grafu, takiego zestawu strzałek, tu jest przeszłość, tu jest przyszłość, to jest właśnie oddziaływanie, ono może być skomplikowane, tam mogą być dwie takie, tam piękna zabawa. Oczywiście każdy taki ten wyraz to jest taki wzorek, który trzeba gdzieś umiejętnie wstawić. Piękna rzecz. Nie bawiłem się nigdy w tak dokładne. Ale na pewno są to porządne wzorki. Bardzo porządne. To są właśnie bardzo porządne wzorki. W czym rzecz? No, drodzy moi, jest takie pojęcie w fizyce cząstek elementarnych, w fizyce jądrowej, jak przekrój czynny. Po prostu na różne oddziaływania dwóch cząstek ze sobą możemy powiązać taką prawdopodobieństwo tego oddziaływania z pojęciem przekroju czynnego, który można sobie przedstawić w postaci tarczki o danej powierzchni, w którą trafienie wywołuje dany efekt. No i ten przekrój czynny mierzy się w takich ładnych jednostkach, które nazwano barnami. To jest w dwóch wersjach, to jest albo stuksiana, albo gumno. W języku amerykańskim. Ktoś tak właśnie, znaczy to jest powiedzonko jednego z bardzo światłych ludzi, bodajże Leo Szilard użył kiedyś. Słuchajcie, to jest tak jakby trafić tam, nie pamiętam dokładnie po prostu sformułowania, ale powiedzmy piłką golfową w stuksiana. No i stąd się wzięło barna, ten stuksiana. Fajna jednostka, ale ona jest bardzo mała. Jeden barn to jest 10 do minus 31 centymetra kwadratowego. To odpowiada mniej więcej średnicy neutronu. Znaczy średnica powierzchnia neutronu to jest kilka barnów. No i to są typowe przekroje czynne na wyłapywanie neutronów przez jądra atomowe, ale potrafią być również pozornie z nieznanych nam przyczyn, ale my wiemy z jakich, o wiele większe. Tak jest z niektórymi izotopami, które znamy, które powstają w reaktorze jądrowym, to słynne ksenonowe zatrucie.
No jest taki izotop ksenonu 135, który powstaje, jest to nietrwały izotop, on się rozpada później do cezu 135 i jeszcze tam dalej, aż do ceru, który ma przekrój czynny rzędu milionów. Więc jedno jądro atomowe zachowuje się tak, jakby przy łapaniu neutronów, jakby nie miało średnicy równej swojej takiej elektromagnetycznej, tam gdzie zgromadzony jest ładunek, tylko miało średnicę, no, skoro kilka milionów, no to milion to byłoby 1000 razy większa, 1000 razy większa powierzchnia. I to jest po prostu pojęcie, przekrój czynny to jest bardzo fajna rzecz, bo możemy to sobie wtedy wyobrazić, nie, że to oddziałując z tym, to jest tak, jakby miało taką, taką, taką średnicę. No i w przypadku wyłapywania neutrin, ten przekrój czynny jest rzędu 10 do minus 44 centymetra kwadratowego. Innymi słowy, można to powiązać z inną wielkością. Na przykład lecąc przez gęstą materię o ustalonej gęstości, taka cząstka oddziałuje oczywiście przypadkowo z jakimiś obiektami tam zawartymi i charakteryzuje się czymś takim jak średnia droga swobodna. Bo to oczywiście może nastąpić zaraz po wejściu w ten obszar tarczy, jak to w fizyce jądrowej ładnie mówimy, obszar oddziaływania wypełniony tą materią. I do następnego zderzenia ta droga oczywiście jakaś tam jest. Gdy przekrój czynny jest duży, gdy tych konfetti ułożymy, nasypiemy sobie trochę więcej niż jedną warstewkę, no to już wręcz przesłaniamy, ale od jednego zderzenia do drugiego, ponieważ to nie jest płaskie na płaszczyźnie, tylko w przestrzeni leżą sobie te krążki konfetti, to na przykład prawdopodobieństwo, że przejdziemy z dużym przekrojem czynnym oddziaływania na wylot przez coś jest zerowe. Znaczy jest bardzo niemierzalne, jest niskie. Nie mylmy tego, no, nie można nigdy mówić zerowe. A to jest znowu osobna dyskusja każdego fizyka. Chyba, że jak ktoś nie zna odpowiedzi na pytanie przy tablicy, to wtedy nauczyciel ma prawo powiedzieć, twoje wiedza jest zerowa. Choć mogłoby to być nieco demotywujące. Pytanie zostało źle zadane przez profesora, tak powie każdy rodzic. I czy ma rację, takiej tezy też nie obaliła. Więc po prostu dla neutrin jest to przekrój wielokrotnie mniejszy od rozmiarów nukleonów. A zatem, czy nawet od czegoś takiego jak rozmiar elektronu. Powiedzmy, rozmiar, jest takie pojęcie jak promień elektronu, który jest nawiasem mówiąc większy od promienia protonu czy neutronu, ale to już jest całkiem osobna historyjka. W każdym razie ten promień, który wiążemy z elektronem, to dla neutrin jest jeszcze obszar całkiem przeźroczysty. Żeby oddziaływać, przekazać swoją energię i pęd elektronowi w takim zderzeniu, to tak jakby zderzenie było z tarczką o trochę mniejszej średnicy. Co powoduje, że ta średnia droga swobodna, no przykładowo dla ciężkich cząstek naładowanych to są ułamki mikrometra, także na przykład cząstki alfa na 40 mikrometrach tracą swoją całą energię, wchodząc w jakąkolwiek materię. To w powietrzu to będzie odpowiednik masy 40 mikrometrów wody, więc możecie Państwo przeliczyć. To są 4 centymetry w powietrzu. 5 centymetrów dalej cząstek alfa już po prostu nie ma. Kropka. Tam ustawiony detektor nie pokaże nic. Chyba że ze zbiorniczka, w którym robimy pomiar, odpompujemy powietrze. Wtedy nagle cząstki się pojawiają. Po prostu zależy to od ilości tych tarczek ustawionych po drodze. No więc jak jest mniejsze ciśnienie gazu, tych tarczek jest mniej.
W wodzie gęstość jest około 1000-krotnie większa niż w powietrzu. Ludzkie ciało to jest woda. Medycy się nawet tutaj specjalnie nie skarżą. No dokładniej za typowy fandom do badań radiologicznych, czyli coś, co udaje figurę człowieka, to się bierze zbiorniczek i wypełnia solą fizjologiczną. 0,9% roztwór NaCl spełnia idealnie prawie warunki pochłaniania promieniowania, wszelkiego typu promieniowania jądrowego, przynajmniej takich typowych energii, z jakimi mamy w medycynie do czynienia. A zatem my to jesteśmy woda. No 65% wody ma woda. Powietrze to jest azot, bo ma 80% azotu. Wszechświat wypełniony jest wodorem, bo ta 1/4 helu to tak 1/4 tylko. 1/4, jeśli chodzi o masę. Natomiast jeśli chodzi o liczbę, to wodoru mamy 91. Helu tylko trochę ponad 8. Reszta to jest mniej niż procent. Na liczbę jąder. No bo hel to są 4 nukleony, więc nagle ta dysproporcja, znaczy ta proporcja zmienia swój rozmiar. No wracając do tego, średnia droga swobodna neutrina w wodzie to jest kilkadziesiąt lat świetlnych. Tak, nie żartuję. Żeby z prawdopodobieństwem 1 nad E, czyli około 27%, złapać neutrino, musielibyśmy mieć zbiornik wypełniony wodą o rozmiarach kilkuset lat świetlnych. Ale w tej warstewce tutaj, tej 40-metrowej zbiornika w Kamiokande, takie zjawisko zachodzi. 1-2 przypadki na dobę. Na dobę z naszego słoneczka. I jeszcze, żeby Państwu uświadomić skalę, bo mówimy o latach świetlnych, Ziemia od Słońca jest oddalona około nieco ponad 8 minut świetlnych, tak możemy to powiedzieć. To jest ułamek naprawdę niezbyt... Robi to wrażenie. Niezbyt duży. W każdym razie neutrina przelatują przez wszystko, więc dlaczego... Wytwarzane są przez wszystkie gwiazdy, więc nie tworzą żadnych zgrupowań, trafiając na ogromną chmurę materii rozproszonej w postaci gazu i pyłu, nie zwolnią tam, tylko sobie przelecą dalej, praktycznie nie oddziałując. Tylko jeden Heller. W teorii Pauliego rozpadu beta neutrina są bezmasowe. I to była zagwozdka przez cały ten czas, więc jako kandydat na ciemną materię odpadają całkowicie. Ale tu się okazuje, robiąc takie eksperymenty, jak eksperyment, no, ten sam detektor wykorzystano do eksperymentu trochę rozwiniętego, K2K, znaleziono dwa ośrodki poświęcone cząstkom elementarnym po przeciwnych stronach wyspy Honsiu. Jeden detektor, a drugi akcelerator, który wytwarzał. W tym wypadku akurat chodziło o miony wysokoenergetyczne. Też cząstki oddziałujące słabo, takie ciężkie elektrony. No, mion mi minus od elektronu pozytonu czy elektronu różnią się de facto jednym parametrem, masą, która jest 209 razy większa. Niczym więcej. To taka fajna rzecz. Oczywiście te cząstki są nietrwałe, po czasie rzędu mikrosekund rozpadają się właśnie do elektronu. Również jest to oddziaływanie słabe, bo emitowany jest drugi rodzaj neutrina. Mion rozpada się do elektronu, dając, żeby wszystkie prawa zachowania były spełnione, to dając neutrino mionowe, antyneutrino mionowe, elektron i z konieczności antyneutrino elektronowe. Także
mamy do czynienia w takich procesach właśnie. To nazywamy je procesami oddziaływania słabego. A cóż to oznacza, że dlaczego to mierzono? Powstała piękna hipoteza. Gdyby tak się zdarzyło, że w rodzinie mionów, czyli elektronu, mionu mi i mionu taonu, czyli mionu tau, w tej rodzince, gdyby się okazało, że jednak neutrino elektronowe, neutrino mionowe czy neutrino taonowe mają niezerowe masy, to istnieje skończone prawdopodobieństwo na to, że jeden zamienia się w drugi. Znaczy takie neutrino lecące ze Słonka przez 1/3 drogi mówi tylko po hiszpańsku, potem po angielsku, a potem po polsku. Nie? I potem znowu po hiszpańsku. Nikt nie wie, jakie było w chwili powstania, a dolatuje do Ziemi już jako coś innego. Zresztą to tłumaczyłoby też pewien deficyt neutrin słonecznych, bo według tego modelu, skoro dokładnie wiemy, jakie jest prawdopodobieństwo wyłapania, to każde powstanie jednego jądra helu we wnętrzu Słońca powinno nam dać 2 neutrina. No i z prostego rachunku mamy wtedy te 100 tysięcy na powierzchnię paznokcia w każdej sekundzie. Nawet nocą. I wszystko niby pięknie, ładnie, tylko że to nie odpowiada tej liczbie to, co mierzymy. Jest tego, co widzimy w różnych eksperymentach. Bo neutrina mierzy się nie tylko w wodzie. Jeszcze można odwrócić na przykład pierwszy eksperyment, bardzo odważny, z pozytywnym efektem. To był taki, by odwrócić rozpad izotopu argonu, rozpad beta. Czyli zamiast emisji neutrina z chloru 36 bodajże. To nie jest w tej chwili ważne, to są szczegóły dla jądrowców. Rozpad beta jednego z izotopów chloru polega na tym, że emitowane jest neutrino i elektron, antyneutrino i elektron. Typowy rozpad beta minus. A gdy spojrzymy na ten proces, na ten graf, na te strzałki tego procesu rozpadu, w drugą stronę powinniśmy mieć, dokładnie chodziło o argon 37. To jest izotop promieniotwórczy, który rozpada się do chloru 37 i elektronu i antyneutrina. Więc jeżeli mamy emitowaną antycząstkę, to jest to samo, co pochłonięcie cząstki. To na tym grafie takim pięknym, tam z różnymi poprzeczkami, oznacza tylko zmianę kierunku z niektórych strzałek. A wszystko powinno działać dokładnie tak samo, z takim samym prawdopodobieństwem i tak dalej. Fajna zabawa. Teoretycy lubią takie sztuczki. A zatem wystarczy po prostu zgromadzić w pewnym miejscu dużą ilość chloru. Izotopu 37 jest de facto dość dużo, no tak aż 1/3 mieszance naturalnych izotopów chloru, bo są 2, czyli chlor 35 i chlor 37. A zatem robimy taki potężny zbiornik i od czasu do czasu szukamy w nim argonu, promieniotwórczego argonu 37. A jak to robimy? Przedmuchujemy cały zbiornik argonem właśnie i ten gaz posuwamy pod licznik. Oczywiście nie dowiemy się, skąd przyleciały neutrina, które wywołały nam naszą reakcję. To tak zwany eksperyment, też lata 60.
I też podobny rozmiar. Ta cysterna miała 400 tysięcy litrów. Popularnego środka używanego w pralniach chemicznych, dokładniej tam heksachloroetanu, dobrze powiedziałem, 6-chloroetanu. Po prostu środek był łatwy do oczyszczenia. Drugie, bardzo tani, nie parował, a był cieczą. Nie parował zbyt intensywnie w zamkniętym układzie. No więc napompowano taki zbiorniczek, który raz na dobę był przedmuchiwany, jak to robiono, po prostu zestaw pompek, całe te 400 tysięcy litrów posyłał w miejsce, gdzie było przedmuchiwane argonem. Ten argon później obłożono detektorami właśnie promieniowania spodziewanego dla rozpadu beta-argonu 37. No i efekty były piękne, tylko że wynikało z tego, że na jedno jądro helu w naszym Słońcu tworzone jest nie dwa neutrina, tylko jakaś 2/3 neutrina. O 1/3 za mało. Zawsze się wydaje, przy każdej z tych opowieści, że już prawie to mamy, ale tego jednego puzzla jednak brakuje i on się nie zgadza i dochodzimy do wniosku, że to nie to. Wiemy jednak, że wedle obliczeń ta ciemna materia być musi. No i tak, musi nie być. Ma innej możliwości. I to inaczej, jest na pewno. Przy czym w galaktykach zgromadzona jest w ten sposób, że praktycznie z jednakową gęstością towarzyszy materii galaktyki, ale nie tak, że tak jak sferycznie w okolicach centrum, a potem płasko, tylko w postaci sferycznej, bo tak oddziałuje grawitacyjnie z pozostałą częścią tej materii świecącej, czyli gwiazd i pyłu. Gwiazd, gazu i pyłu, to jest bardzo ważne w całej galaktyce. A więc niestety nawet przy tak ogromnej liczbie emitowanych neutrin przez wszystkie świecące gwiazdy we Wszechświecie, przez wszystkie rozpady beta po prostu, tak naprawdę, byłaby to ilość stanowczo niewystarczająca. A zatem być może jakieś inne cząstki. Bo potrafimy takie cząstki uzyskać w akceleratorach, gdy tylko dysponujemy odpowiednio dużą energią. Po prostu próżnia według niejakiego pana Pauliego. To jest bardzo ciekawy obiekt, który jest wypełniony poziomami o ujemnej energii z no taką ilością, jakich cząstek mamy dostępnych we Wszechświecie, czyli dowolnie głęboką. Jest to dość ciekawe. Zresztą w pewnym podejściu próżnia i tak ma masę, ale to nie jest ważne. Chodzi o piękną teorię procesu kreacji par cząstka-antycząstka, gdy do dowolnego miejsca przestrzeni, no może nie tak do końca dowolnego, do pewnego miejsca przestrzeni dostarczymy energię przekraczającą energię masy, dwóch mas elektronu, to jesteśmy w stanie z tego miejsca wydobyć na światło dzienne, czyli do energii dodatnich, cząstkę o danej masie, a tam, w tym zapełnionym do nieskończoności, wirtualnym poziomie o ujemnej energii całkowitej, zostaje dziura, czyli coś, co ma przeciwny ładunek, identyczną masę itd., itd., identyczny spin. Wobec czego no, na tym bazują wszyscy fizycy cząstek elementarnych i nie tylko. Po prostu cała fizyka cząstek wysokiej energii, jak to kiedyś nazywano. Mając odpowiednio duży akcelerator, ja jestem w stanie zrobić wszystko. Stąd odkrycie bozonu W to dopiero rok 1976.
szósty bodajże, jak dobrze pamiętam, bo dopiero wtedy były akceleratory, które były w stanie taką energią dysponować. No, mamy takie akceleratory gdzieś tam daleko we wszechświecie, naturalne, stąd promieniowanie kosmiczne. No, do naszej atmosfery docierają czasami cząstki o energiach takich 10 i tam dwucyfrowa potęga w elektronowoltach. Na to, żeby wytworzyć parę proton-antyproton, potrzebujemy zaledwie 2 gigaelektronowoltów energii. Dodam, że foton światła czerwonego to jest 1,5 elektronowolta. Więc to nie ten zakres energii, nie ten zakres długości fal. W każdym razie sprawa jest prosta. Zbudujmy odpowiednio duży akcelerator i wypuśćmy z niego cząstki. Żeby zyskać więcej, to się je tak naprzeciw siebie posyła. To też jest bardzo ciekawa rzecz, że to się da zrobić w taki sposób, że tam dochodzi do naprawdę skończonej liczby zderzeń. To są zderzenia rzędu kilka milionów na sekundę, gdy tylko lecimy z przeciwnych stron. Ale to jest już kwestia techniki do dopracowania. Doktor Jacek Czakański, nasz ekspert, my omawialiśmy ciemną materię. Myślę, że jeszcze jest trochę do omówienia w kontekście ciemnej materii, jeszcze bo to jest temat naprawdę rzeka, a i ciemna energia, która jest, wydaje mi się, jeszcze ciekawszym tematem, to będzie na pewno nasz następny odcinek. No, tylko tam możemy powiedzieć jeszcze mniej, bo naprawdę nie wiemy nic. Bo tam już tylko mamy słowo, klucz hipotetycznie, więc, ale jest o czym rozmawiać na pewno. Mam nadzieję, że tutaj wyciągną Państwo z tego odcinka jak najwięcej. No i liczymy oczywiście na komentarze, na ożywioną dyskusję w komentarzach pod filmem. Także mogą Państwo zadawać pytania, bo na pewno nie ostatni raz spotykamy się z panem doktorem Jackiem Czakańskim i temat będziemy kontynuować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu.